Cześć, z tej strony Kuba. Specjalnie dla naszych widzów, dla naszych użytkowników, zgodnie z Waszymi prośbami, przeprowadzamy specjalny test różnych paliw dostępnych na rynku. Mamy trzy paliwa, pelet dębowy, ekopalm oraz plastik z woskiem, z parafiną, coś takiego. Zobaczycie te wszystkie trzy paliwa na przebitkach. Aktualnie kocioł nam pracuje na pierwszym pelecie, na pelecie dębowym. Efekty są naprawdę fajne, patrząc na wykresy. Dodam jeszcze, że badania przeprowadzamy, weryfikacje, testy przeprowadzamy u nas na stanowisku, gdzie mamy stały odbiór ciepła, licznik energii, dzięki któremu możemy określić sobie maksymalną moc kotła oraz aktualną moc kotła. Mamy komin z nasadą kominową, dzięki czemu zapewnimy stały ciąg kominowy. Mamy zasobnik umieszczony na wadze, dzięki któremu obliczymy sobie zużycie paliwa. Mamy podłączony analizator spalin do przeprowadzenia analizy. Także testy naprawdę dla użytkowników, ale przeprowadzone w warunkach profesjonalnych, warunkach, które pozwolą nam określić dokładnie każde z paliw. Zapraszam Was na film, zapraszam Was do sprawdzenia tego krótkiego materiału i w komentarzu wyraźcie swoją opinię. Zapraszam. Zobaczcie, testujemy właśnie ten opał, jest to dębowy pelet, on bardzo często powoduje na palniku obrotowym wokół paleniska tak zwany pierścionek, że się palnik okleja, są wtedy zaburzenia odczytu z czujnika płomienia. Na pierwszym opale od razu kocioł ruszył bez większych problemów z rozpaleniem, jest aktualnie w trybie rozpalania, za chwilę przejdzie w stabilizację. Także etap pierwszy, rozpalanie przeszło bez najmniejszego problemu. Jak widzicie, kocioł nam wszedł już na pełną moc. Aktualnie bije temperaturę. Mamy odczyt z analizatora spalin. Także czekamy na to, co się dalej będzie działo. Zwróćcie uwagę, tutaj kocioł nam idzie bardzo równo. Tlen utrzymuje się na równym poziomie. I sam kocioł też pracuje bardzo fajnie. Płomień jest równy, a aktualna moc to 14,1 kW. Także testujemy go dalej. Właśnie kończymy testy na paliwie pierwszym. Jak widzicie, tlen, zawartość CO, NOX-u oraz temperatura spalin na bardzo stabilnym poziomie. Także pod kątem analizy tutaj nie ma najmniejszego problemu. To są aktualne wartości jeszcze. No i sam odczyt ze sterownika. Jak widzicie, płomień ciągle rzędu 99, czyli 100%, a moc, jaką nam się udało osiągnąć, to około 16 kW. Wygaszamy kocioł, sprawdzamy, jak wygląda popiół, jak wygląda kocioł w środku i podsumujemy paliwo numer 1. No i tak, kocioł mamy już wyłączony, wygaszony. Sprawdzimy sobie, jak wygląda wymiennik. Tak jak widzicie, bardzo ładnie jest w środku, jasno, nie ma sadzy, nie ma jakiegoś dziwnego nalotu. Tak samo tutaj w komorze paleniskowej. W samym palniku, tak jak widzicie, są delikatne spieki, ale dzięki skrobakowi, który jest zamontowany właśnie tutaj, nie powstał nam wokół palnika pierścionek, czyli oklejenie całego palnika wokół. Skrobak na bieżąco nam to palenisko tutaj oczyszczał, dzięki czemu są tylko takie małe spieki. Fajnie. Kocioł w środku też wygląda tak, jak wyglądać powinien. A i troszkę popiołu, który tutaj mamy, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cena takiego peletu na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 3 stycznia 2023 roku, to jest 1500 zł netto za tonę.
od lokalnego dostawcy. Jesteśmy już po teście wydajności na paliwie zwanym EcoPalm. Jak widzicie, wydajność jest mniejsza, 580 g na 6 minut. Wcześniej mieliśmy 800 g niecałe, także około 20% wydajności na tym paliwie mniej. Uruchamiamy kocioł i zobaczymy, jak on będzie pracować. Tak jak widzicie, kocioł za pierwszym razem nam wystartował, odpalił się bez najmniejszych problemów. Także czekamy, aż płomień się ustabilizuje, kocioł wejdzie na swoją moc nominalną i sobie go wytestujemy. Tak jak widzicie, kocioł nam wszedł na 18 kW mocy. Płomień jest dosyć niestabilny, ale pracuje, także czekamy za dalszymi efektami. Płomień jest dosyć niestabilny, nie pokazuje tak jak na wcześniejszym paliwie 100%, tylko waha się od 40 do 70. Na pewno zaletą w palniku Revo firmy Pelas jest to, że sam czujnik optyczny działa na podczerwień, który nam czyta ciepło. Dzięki temu w momencie właśnie jakichś gorszych paliw te odczyty są rzeczywiste. Przy zwykłym czujniku optycznym, który nam czyta światło, płomień na pewno byłby zdecydowanie niższy, rzędu kilkudziesięciu procent, kilkunastu procent, a tutaj jest to naprawdę, nawet teraz dobił wyżej. Także czujnik optyczny działający na podczerwień w palniku Revo zdaje egzamin na piątkę. Sprawdzam opał EcoPalm. Patrzcie. Dzięki jednemu z Was ten opał otrzymałem do testów i powiem Wam, że jest naprawdę spoko. Płomień się utrzymuje w miarę równo. Jakąś temperaturę tam nabija. Co do analizy spalin, słabo to wygląda. Widać w tym miejscu było wyłączenie analizatora ze względu na przekroczenie CO. No ale co, kocioł nam pracuje pół godzinki powiedzmy. Zaczyna się wygrzewać instalacja. No i aktualna moc to 4 kW. Dzisiaj zaczynamy test trzeciego z paliw, które mamy do testów. Jest to najbardziej specyficzne paliwo, czyli plastik jakiś z woskiem, parafina, coś takiego. Naprawdę dziwne paliwo. Na początek zasypujemy, napełniamy podajnik, w ogóle analizatora spalin nie włączam, bo mi go po prostu szkoda. Mam wątpliwości co do samego działania, rozpalania tego paliwa, dlatego nasypujemy do zasobnika paliwo, robimy test wydajności podajnika i zobaczymy, czy w ogóle będą jakieś sukcesy, jeżeli chodzi o rozpalenie palnika. Także przechodzimy do zasypu. Zobaczcie proszę, jak wygląda sama frakcja paliwa. Są jakieś większe elementy. Sam zapach też jest bardzo specyficzny, żrący, taki kwaśny w odczuciu. No, w przypadku właśnie takich elementów, gdy znajduje się coś takiego w opale, mogą być sytuacje, że się podajnik zablokuje, zatnie, nie będzie podawał paliwa. Póki co wszystko idzie ładnie, podajnik się napełnia. Za chwilę go rozpalamy i zobaczymy, jakie będą dalsze efekty. Masa paliwa w teście wyszła 550 gram. Wpisujemy 560, kaloryczność 5,0 i moc maksymalna 18 kW. Jeszcze zobaczymy, jak wygląda palnik przed pierwszym uruchomieniem na tym dziwnym opale. Wszystko fajnie, czyste, drożne. Odpalamy! Aktualnie kocioł nam przechodzi w rozpalanie. Postanowiłem, że będę nagrywać całość, żeby zobaczyć, czy coś się wydarzy. Odstawiamy telefon na stojak i będziemy patrzyli, co się będzie działo. Słuchajcie, idzie dawka do rozpalania.
nagrywamy całość, bo coś tutaj się czuje, że wydarzy. Czekamy. Dawka startowa poszła, zapalarka właśnie się uruchomiła. No patrzymy, patrzymy, no bo co? Właśnie uruchomił się nadmuch do procesu rozpalania. Płomień na razie 0%. Powiem Wam szczerze, moim zdaniem to się w ogóle nie będzie paliło. W momencie, gdy robiłem sobie, podpalałem ten opał zapalniczką, on się topi jak jakiś plastik, także nie wydaje mi się, żeby czyste to biopaliwo, ono się po prostu paliło. W jakiejś mieszance na pewno, ale czyste paliwo wydaje mi się, że nie pójdzie. Płomień nadal 0%, wentylator pracuje. Zobaczymy, czy jakiś dym się pojawia, czy cokolwiek. Nie, dymu nic nie ma. Ciepło z zapalarki czuć, ale żaden dym się nie pojawia, także no, damy mu szansę na rozpalenie. Też jeżeli chodzi o sam palnik, to nie bez powodu tutaj jest właśnie palnik Revo firmy Pallas, bo palniki obrotowe dobrze sobie radzą z dobrej jakości peletem, ale w momencie, gdy mamy pelet jakiegoś niewiadomego pochodzenia, bardzo często palenisko wokół się po prostu okleja. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Revo ma kilka dużych atutów, które wpływają na to, że poradzi sobie przy jakichś agro, nazwijmy to, peletach. Przede wszystkim czujnik na podczerwień, a nie na ciepło. To jest bardzo duża zaleta dla użytkownika, bo odczytujemy rzeczywistą wartość ciepła, a nie światła, bo bardzo często w agropeletach świeża dawka peletu nam zasypuje ten czujnik optyczny i w momencie, gdy on jest, nazwijmy to, tym standardowym rozwiązaniem, gdzie nam czyta jasność, fotosensor zaczyna się gubić, kocioł nam się wygasza, rozpala na zmianę. Mamy tutaj czujnik optyczny na podczerwień, który nam czyta ciepło i tego problemu po prostu nie ma. Dodatkowo wentylator sterowany Hall sensorem, czyli czujnikami obrotów, a nie tylko napięciowo. Dzięki temu w momencie zabrudzenia wentylatora, w momencie regulacji jego obrotami, bardziej precyzyjna jest regulacja właśnie na Hall sensorze niż standardowo napięciowa. Dodatkowo klapka przeciw cofaniu się płomienia, no, to wpływa wszystko na to, że na tego typu palniku możemy sobie pozwolić na takie testy. Czekamy za tym, czy się uruchomi ten palnik na tym paliwie. Zobaczcie, a tak wygląda popiół z pierwszego i z drugiego paliwa. No niestety paliwo trzecie nam się nie uruchomiło, to nie pokażemy. Pierwszy, jak widać, fajny pyłek, drobny, są jakieś czarne niedopałki, ale wiadomo, tutaj już by należało się bawić jakimiś korektami nadmuchu i tak dalej, i tak dalej. Nie o to tutaj chodziło. Tu chodziło o to, żeby zrobić test podajnika i na fabrycznych parametrach go ustawić. Także sami widzicie naprawdę fajny, fajny pyłek. I to mamy pelet dębowy. Tutaj mamy popiół z drugiego paliwa. Jak widzicie, są już ewidentne spieki, ale te spieki są bardzo kruche, miękkie. Widać więcej już tych czarnych niedopałków. Także pali się jak najbardziej, nie ma problemu z działaniem urządzenia, tak bym to nazwał, ale są pewne niedoskonałości, czyli mamy jakieś delikatne spieki, mamy jakieś tam już falowanie tego sensora, o którym mówiłem. No a paliwo trzecie niestety nawet nam się nie uruchomiło, nie odpalił się palnik. Co do samego paliwa numer 3, moim zdaniem, gdyby mieszać je w proporcji 1:5, to ono się będzie paliło dosyć jakimś tam pożądanym efektem. Oczywiście 10 kg naszego paliwa testowego i 50 kg dobrego peletu drzewnego.